Charyzmaty stylu życia to nowa rodzaj charyzmatów, nowa kategoria, którą chcemy się zająć. To charyzmaty, które uzdaniają do specyficznego, bardzo wyjątkowego stylu życia. Stylu życia, który pociąga za sobą też nietypową służbę, wyjątkową. Jakie charyzmaty się do niej zaliczają? Między innymi opiszę kilka. Pierwszy to charyzmat celibatu. Zapraszam. Są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. W ten sposób Jezus prezentuje apostołom zaskoczonym, zdumionym, to, co Kościół nazwie później charyzmatem, Bezrzędności, celibatu. Charyzmatem, który, tak jak wszystkie inne charyzmaty stylu życia, najtrudniej rozeznać, które wymagają najwięcej pracy w rozeznaniu. Może być tak, że ten charyzmat się pojawia. To jest pewna decyzja, która, to jest pewne powołanie, które trwa całe życie. To nie jest charyzmat, którym można sobie robić urlopy. Tak jak z innymi, bo okoliczności się zmieniają i mogę mieć przerwy w posłudze, mogę mieć czas, kiedy będę potrzebował więcej poświęcić rodzinie. No tutaj nie ma przerw. stylu życia są e, połączone ze zmianą, która obejmuje całe życie. Do czego uzdania ten charyzmat? Uznania do tego, by, by być najbardziej spełnionym i najbardziej owocnym nie będąc w małżeństwie, ale w beżeństwie dla królestwa. Nie jest to proste nieposiadanie żony. Wprost przeciwnie. Można mieć, nie mieć żony, tak jak mówi Jezus, z różnych powodów. Nie mieć męża, nie mieć żony. Ale osoby, które mają ten charyzmat, podejmują decyzję, podejmują, to jest ich świadomy wybór, a bardziej odpowiedź na zaproszenie Jezusa. Oni się czują poproszeni do takiego stylu życia, zaproszeni. Czują, że Jezus ich zaprosił, by nie wchodzili w związki małżeńskie, by mogli owocniej pracować w konkretnej przestrzeni królestwa, dla królestwa. Moi drodzy, dla osób, które żyją w celibacie, to jest pierwszy ważny element, który pomaga w rozeznawaniu, to życie w bezżeństwie nie jest pustką. Spotykam mnóstwo osób, które przychodzą na rozmowy, chcą rozeznać swoje powołanie. I samotność dla nich jest bardzo męcząca. I doświadczają ogromnego bólu tego życia samemu, tego życia bez osoby tak bliskiej. Jest to bolesne dla wszystkich, dla tych, którzy żyją w celibacie, oczywiście też. Ale jest to pewien rodzaj bólu, też, który, który braku, który doświadczamy. Ale ta, ten brak nie jest przytłaczający, nie jest pustką. Jest przestrzenią przy charyzmacie celibatu, w którą Jezus zaprasza do czegoś więcej. I to jest ważne, jest to, bo jest to wezwanie nie do życia tylko dla siebie. Bardzo ważne jest rozpoznać, jakie inne charyzmaty ma osoba z charyzmatem celibatu. Jeżeli jesteś powołany do, do tego życia, do tego, jeżeli masz ten charyzmat, to bardzo ważne jest zobaczyć, jakie masz inne charyzmaty, bo y, życie w celibacie nie jest tylko dla życia w celibacie, to jest charyzmat do czegoś. To jest y, charyzmat, który koniecznie musi być powiązany z innymi charyzmatami, z konkretną posługą, którą, która jest w kościele. Ten charyzmat daje ci większą przestrzeń, większą swobodę byś mógł tę misję wypełniać. Jest pewne niebezpieczeństwo. I niestety wielokrotnie widziałem to niebezpieczeństwo, bo herzmat celibatu może być bardzo wygodny. Jeśli nie mam żony, nie mam dzieci, śpię tyle, ile chcę, mam swoje obowiązki jakieś zawodowe, czy to kapłańskie, zakonne, czy jeśli żyję w stanie świeckim, swoje, a potem mam wolny czas. Czas na swoje przyjemności, rozrywki. Można niestety w taki sposób przeżywać też charyzmat celibatu i to jest porażka. To jest ogromna pokusa, bo nie mam mnóstwa ograniczeń, mnóstwa poświęcenia, które wiąże się z życiem małżeńskim. Jeśli nie odkryję, że to robię dla Jezusa i poświęcam się w inny sposób dla królestwa czyli nie odkrywam innych charyzmatów, do których jestem powołany, to można bardzo egoistycznie przeżywać ten dar. Kolejna ważna rzecz. Ten charyzmat nie dotyczy tylko, tak jak już mówiłem, zakonników, kapłanów, też szeroki temat, nie chcę tego dzisiaj rozwijać, ale jak najbardziej osób świeckich. Mamy takie usankcjonowane sposoby życia w świecie, w charyzmacie celibatu, czyli na przykład dziewice konsekrowane albo wdowy konsekrowane. Ale są osoby, które nie mają jakiegoś zewnętrznego, bezpośredniego, jakiegoś rytu, oficjalnego zatwierdzenia swojego charyzmatu, ale żyją w ten sposób. Znam takie osoby. Znam jedną kobietę, która rozpoznawała swoje powołanie, swoje charyzmaty tak naprawdę już od młodości. Już od szkoły średniej, i im bardziej poznawała Jezusa, im bardziej angażowała się też życie kościoła, ewangelizację, tym bardziej miała przekonanie, że chyba nie małżeństwo, że ma naturalne pewne pragnienie, ale ma zdecydowanie większe pragnienie bycia z Jezusem i dla Jezusa. To osoba głęboko rozmodlona, i tylko nie widziała się w żadnym życiu zakonnym, mówiła, no to nie wiem, co jest ze mną, a nie życie zakonne, nie, nie chcę być zakonnicą. No, w małżeństwie też się nie widzę, jestem otwarta na relacje i mam relacje, ale to pragnienie bycia z Jezusem i dla Jezusa jest większe. Ten proces rozeznawania trwał i w końcu rozznała, że i powołaniem jest życie w czystości, ale w sposób taki. Cichy, w sposób, który nie jest oficjalnie na zewnątrz poznany, zna tylko kilka najbliższych ich przyja jej przyjaciół um, i tyle. Ale żyje w poświęceniu dla Jezusa. I teraz odkrywa, że ten charyzmat daje jej przestrzeń do tego, by mogła ewangelizować. Więcej, bardziej, by mogła poświęcić się dla głuszenia Ewangelii w taki, w taki sposób, który, który w swoim życiu. Dostrzega, jakiego ma pragnienie, i do czego widzi, że dzisiaj Bóg od lat przygotowywał, to jest charyzmat celibatu przeżywany w życiu świeckim. Moi drodzy, ważna rzecz, to nie jest charyzmat, który cię powołuje do samotności. Absolutnie nie. Ten charyzmat, konieczne do zdrowego przeżywania tego charyzmatu są relacje. To jest wezwanie do szczególnie relacyjnego stylu życia. Tak naprawdę będziesz miał mnóstwo relacji, jeśli będziesz powołany do tego charyzmatu, ale te wszystkie relacje, które będziesz miał, będą nacechowane wolnością do misji. Czyli to będą głębokie przyjaźnie. Jesteś powołany do tego jako celibatarz, żeby mieć głębokie przyjaźnie, a to jest forma intymności. Przyjaźń to jest głęboka, szczera intymność ale bez wyłączności, bez relacji wyłącznych, bez seksualności głęboka przyjaźń to cechuje osoby, które są powołane by miały wiele przyjaźni. Bez tego nie są w stanie tej tej drodze przeżyć. Łatwiej jest w zakonach, bo mamy naturalną tą wspólnotę, gdzie te przyjaźnie się tworzą. Ale osoby świeckie też powinny mieć takie grono przyjaciół, wspólnoty, w których będą wzrastać. Co ważne, ten charyzmat jest bardzo mocny, bo pokazuje światu proroczy znak. Ten człowiek żyje tylko w jeden sposób da się to wytłumaczyć, że on to zrobił że istnieje Bóg. Jak można tak żyć? Nieraz spotkałem się z takimi szokującymi pytaniami, kiedyś w więzieniu. Jeden z mężczyzn mnie zapytał: Naprawdę ty nie ten tego? Nie? Nie? Chciał w ten sposób powiedzieć, że on sobie tego nie wyobrażaj. Naprawdę nie, nie, nie żyjesz z żadną kobietą? Nie masz kogoś na, na boku? No naprawdę. Mówię: To jest niemożliwe. Tegoś to, 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 to tak nie da się tak żyć. No mówię: Z Jezusem się da. Ten styl życia jest szokujący ale nie po to, żyjemy w celibacie, żeby szokować. Ale Bóg też tego używa w ten sposób. Świętą, którą myślę, że można wpatrywać jako przykład tego życia w czystości w celibacie jest ich oczywiście mnóstwo, ale to bardzo ciekawa święta. Katari, Katarzyna Tekakwita. to indiańska dziewczyna z XVII wieku. W wieku czterech lat jednak, i zostaje osierocona, bo z powodu czarnej ospy umierają rodzice, a ona zostaje bardzo mocno naznaczona bliznami, w mocny sposób też zeszpecona przez, przez potężne blizny. Żyła w plemieniu Mohawków, i w ich tradycji były bardzo wczesne małżeństwa. I ona od początku, wychowana w relacji z Jezusem, nie chciała i walczyła o to, żeby nie zostać żoną. W bardzo dużo trudu i walki musiała przeżyć. W wieku 19 lat przyjmuje chrzest. Tam otrzymuje imię Kateri. Już jako osoba, która ma głęboką relację z Jezusem. Przyjmuje chrzest jako dorosła z rąk jezuickiego misjonarza i musi uciekać z powodu swojej decyzji. To, że jest ochrzczona i nie chce wyjść za mąż. To, że Żyje w sposób życia, który jest no, takim burzeniem tradycji plemiennych. Ucieka 360 km do pierwszej najbliższej chrześcijańskiej wioski. Tam, w wieku 23 lat, składa ślub czystości, Wbrew wszystkim, wbrew e, wszystkim namowom, tradycjom, zwyczajom. Nawet jej spowiednik się tak zastanawia, wiesz, co no to jest. Nie ma, nikt, nikt, tak, nikt tak nie żyje u was. Ale mówi, Moim mężem jest Jezus i nikt inny nie będzie. Bardzo ostry w sposób 23-letnia dziewczyna podchodzi, rok później umiera, w 24 roku życia. I kiedy umiera, to w momencie śmierci wszystkie jej blizny na twarzy się leczą. Ten cud, który się dokonał, sprawił, że ludzie zaczynają przychodzić do jej grobu, modlić się, dokonuje się mnóstwo uzdrowień. Zostaje mnóstwo osób, które doświadczają mocy, modlitwy, wstawiennictwa tej, którem szczególnym charyzmatem było dziewictwo. Żyję w celibacie już 21 lat. Dziękuję Bogu za mój charyzmat jako zakonnika powołania też do czystości, do życia w celibacie. Dziękuję Bogu za ten ślub, który piękny i dający przestrzeń do misji, że mogę poświęcać czas, mogę jeździć, bołem ja dwa tygodnie teraz w Anglii na ewangelizacji. Mogę poświęcać czas na rozmowy, na spowiedzi, mogę kręcić filmiki. Mogę by moje życie kręciło się wokół życia dla Ewangelii, dla Jezusa. Wiąże się to z pewnym bólem. Wiąże się to nieraz z pewnym trudem, pewnym rezygnacją, ale na samym dnie serca ciągle jest to wezwanie, które usłyszałem, mając 18 lat, to zaproszenie Jezusa, żeby pójść za nim. Nie dlatego, że życie małżeńskie jest złe, nie jest piękne, jest wspaniałe, ale że zaprasza mnie do czegoś innego, do przeżywania tej bliskości z nim w takiej formie. Jedni odkrywają tą bliskość w małżeństwie, ja uczę się ją odkrywać w charyzmacie celibatu. Modę się o to, by. Byś Ty, jeśli masz ten charyzmat, umiał go w swoim życiu rozpoznać. Jezu, zaprosiłeś swoich uczniów, niektórych swoich uczniów, do tego, by żyli bez małżeństwa, żyli rezygnując z tej bliskości, imtymności małżeńskiej, tej osoby, która jest tak blisko, towarzyszy mi w codzienności, jest moją pomocą na dobre i na złe we wszystkich sytuacjach. Panie, zaprosiłeś niektóre osoby do takiego przeżywania swojego życia, by były proroczym znakiem Królestwa Niebieskiego, bo tam w Twoim domu już nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić. Jezu, proszę Cię dzisiaj, niech Twój święty duch porusza serce osób, które są powołane do takiego stylu życia. Czy w kapłaństwie, czy w zakonie, czy w życiu świeckim w różnych formach. Porusz ich serca. Odbierz lęk przed pójściem drogą powołania do życia w czystości. Zabierz strach przed ludzką opinią, przed tym, że sobie nie poradzą. Proszę Cię, Panie, pociągnij serca tych osób, by poszły za Tobą tak, jak ich zapraszasz. Amen. Myślę, że o tym charyzmacie dość sporo się mówi: są miejsca, środowiska, dni skupienia, rekolekcje. Często prowadzą to osoby zakonne i seminaria, by móc rozeznać ten dar, więc ufam, że będziesz mógł go rozeznać, jeżeli to jest Twoje powołanie. Kolejnym charyzmatem, którym będziemy chcieli omówić, to charyzmat nadzwyczajnej wiary. Zapraszam.